No i dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. No i między odcinkami jedynie co to troszeczkę pokopałem te Guandoka na tym Large Drip Cave'sie, który jest fajny, mamy dużo bloków mchu, które w sumie przydadzą się potem do dekoracji. No i zacząłem też stosować poradę od jednej osoby, która mi powiedziała, żeby używać tych slabsów, dzięki czemu zaoszczędzę więcej drewna. To dzięki temu też poszerzyłem troszeczkę wyspę. Się będę ją dalej poszerzać, od tego mam te oak slabsy. Chociaż myślę, że to będę robić już bardziej pomiędzy odcinkami, te poszerzanie slabsami, żeby was nie zanudzać aż tak bardzo tym procesem poszerzania wyspy. Myślę, że to może być troszeczkę takie najbardziej monotonną rzeczą z tego wszystkiego. Ale widzicie, no troszeczkę tego już drewna zbieramy, poszerzamy nasze zasoby drewniane, patyki też mamy, tutaj sobie że posadzę, więc jestem zadowolony ten moment. Coraz lepiej nam to idzie. Jeszcze posadzimy oczywiście kolejną sadzonkę, jeszcze tu mamy, jeśli nam jakaś spadnie tutaj, no patyki, no nie, no powiem tak, na patyki nie narzekam, przydadzą się zawsze. Też planuję, chyba może nawet w tym odcinku, myślę, że posadzę tylko te drzewko tutaj jakieś, o. I zrobimy tą jedną, jedyną rzecz, której jeszcze nie było. Czyli dokończymy budować ten po prostu domek. Żeby nie było, skończę go budować teraz. I tak, wezmę sobie troszeczkę tych. I gdzie mamy tutaj te? Dark Oaki, troszeczkę tych i wezmę sobie troszeczkę Tirta znowu, by wejść tam na górę. I tak, tak na razie tego nie potrzebuję, jedzenia. Strasznie, muszę też zrobić miejsce, na którym bym mógł potem trzymać te. No. Nie wiem, znaj słowa. Trzymać, znaczy posadzić ten drewno w postaci Dark Oaka, które mi się też przyda. Potrzebuję więcej tego drewna. Myślałem, że mi starczy. No i tego nie chciałem, tak? Niestety. Nie chciałem aż tak bardzo używać tego Dark Oaka, ale no niestety muszę. I no cóż, trzeba to trzeba, jak to się mówi, prosto. Więc trzeba jeszcze tutaj zrobić z Dirta podpórkę, żeby to jakoś się weszło na górę. Tutaj jeszcze. No naprawdę gro. Naprawdę. Okej, i teraz tak, ja tutaj bym zrobił z tego. Tutaj zrobić takie buty. To tu wygląda. Nawet ok. No to nie, to mi się nie podoba. Takie ułożenie tych, jakby tak. No tak się nie bym powiedział, to wygląda moim zdaniem tutaj. Więc to też usuniemy. Trzeba to jakoś ogarnąć. Gdzie to spadło? Tutaj to spadło. I tak, jak tutaj trzeba się tego tu... Ja się zrobił tak, z tego, bo i... Tak czy jak nie mamy jak tego jakby zastąpić, bym powiedział. Niczym innym, więc tak to by wyglądało. Słuchaj, mógłbym tutaj sobie zrobić jakieś takie drabinki. Czy ja mam tutaj... Musiałem mam tutaj patyki, no zapomniałem. I tak, czy ja mogę zrobić sobie drabinkę? Hop, mogę. I tak, teraz tu wejść tu, zrobić sobie te takie parę tych slabsów. I tak, czy jeszcze muszę sobie zrobić parę slabsów, zabrakło mi.
Okej, tu mogę tak sobie wejść. Fajnie. Już troszkę może jest tutaj ciasno, ale jakoś to już wygląda, więc zaraz ten dom, myślę, będzie już gotowy całkowicie. Jakoś to będzie coraz lepiej wyglądać. Jeszcze zbiorę te rzeczy, co tu powypadały, czyli patyki, sadzonki, żeby było tego jeszcze więcej do zapasów. Myślę, że się to przyda, jak powiedziałem. Wszystko mi się przyda. Każda forma sadzonki czy innych rzeczy. Na ten etap nawet jajko dostaliśmy, hop, ale nic z niego nie wypadło. Myślę tak, tu bym postawił jedną pochodnię, by tu rozświetlić. I tak, wejść tutaj do góry. I tutaj mogę sobie postawić pochodnie. I tak, przede wszystkim, tutaj już będę musiał sobie zamykać te drzwi. Chcę sobie zrobić, trochę zaszaleć chcę, że tak powiem. Ponieważ chcę sobie wziąć tutaj też pochować. Ja mam żelaz. Żelaz mam oczywiście w środku. Tu akurat tak zostawię, taki dostęp fajny. Zrobić to, zrobić to. Nożyczki. I będę musiał, mamy szarą owcę i białą owcę i czarną owcę, jak widzę. Co mi zbyt wiele nie da, nawet dwie tutaj nam dała. Tutaj trzy, ok, będziemy mogli mieć czarne albo białe łóżko. Co mi się podoba. Będę musiał też mówić dalej, będę, myślę, że... Świnko, tam nie próbuj uciekać. Myślę, że za niedługo zrobię sobie jakiś sposób, by fajnie sobie jakoś te zwierzątka mogły pierniczać trawę. Ale tak, przede wszystkim pozbyłam się drewna brązowego, bo go nie lubię zbytnio. I zrobię sobie z niego czarne łóżko, takie ładne czarne. Jako taki ten i sobie postawię tutaj. Z tego powodu, że to są oczywiście slapsy, to się dzieje ta jedna brzydka rzecz, która mi się nigdy nie podobała w budowaniu na slapsach, że to się tak brzydko buguje, tak nieładnie, że trzeba to dorównać większą ilością slapsów, niestety. I muszę też tutaj to poprawić. I tu zrobi dziura. Okej, okay, już jest lepiej. Tutaj mogę to schować, to też w sumie schowam. Mieczek se wezmę, jakby się pojawiły jakieś nieciekawe moby. I chwilę pokopiemy jeszcze na odcinku. Myślę, że będę po prostu coraz więcej kopania przerzucał na między odcinkami, żeby was nie zanudzać. Żebym sobie tak sobie spokojnie to pokopię, żeby was nie nudzić. I bym... aż dojdę do jakichś ciekawszych rzeczy i zginiemy zaraz. A może nie, przeżyliśmy na farcie, było blisko, ale przeżyliśmy, to się liczy. Więc tak, o, teraz fajnie dostaliśmy, że tak, o, to jakoś dostaliśmy, też się to przyda. Ale tak, dzięki temu zrobimy jeszcze jedną rzecz oczywiście zaraz. Nie wiem, czy się jeszcze tego melona nie dostaje tego, to jest dziwne, tego żwiru, mimo że go wykopię łopatą nawet. Nie. Mały gówniak na kurczaku, że się zrespił, chociaż stosunkowo był wolny, więc zbyt dużego zagrożenia mi nie zrobił. Mogłem go... Już to drzewo wyrosło? Jezu, jakie szybkie drzewo. Jakie dzikie drzewo. No już, już wyrosło, by zostać ścięte zaraz. Więc okej. Okay. Się to kopiemy. Do końca tego kilofa pokopiemy w tym odcinku. Na koniec kilofa. Cenić nie mogę. Się tutaj wpierniczmy to. Mówię, domek nie jest piękny. To jest zbudowany taki troszkę na moich zerowych umiejętnościach budowniczych, takich rzeczy. Budowlanych, jak to woli to nazwać. I tak, to jeszcze mogę wrzucić. Tu pójdziemy z tym, 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 tym. I teraz tak, tutaj idą te bloki, których tu nie potrzebuję. Jedzenie tutaj nie chcę, pójdzie ten kurczak. Co jeszcze mamy? Tutaj pójdzie to i to. To jest fajnie. No i sobie zbierzemy przede wszystkim nasze dobra roślinne, naszej
mini farmy, która jest coraz większa, jest na razie jeszcze brzydka. Myślę, że potem w przyszłości jakoś ją, mówię, przeniosę, myślę, przeniosę ją potem na dół. Myślę, albo po prostu ją jakoś ładniej wyrównać, żeby to jakoś wyglądało jakoś normalnie, a nie taka randomowo po prostu ustawiona farma z miejscami też randomowymi, żeby to jakoś wyglądało. Myślę, że będę to też za niedługo przenosić w te miejsca takie, albo inaczej po prostu to ogarniać, żeby to po prostu jakoś wyglądało. Mamy też, mówię, coraz więcej tych sweet berriesów, co mi się też podoba. Jezu, już wyrosły. Ale tak, przede wszystkim mogę zrobić, usunąć to. Dom jest zrobiony, to już jest zadanie wykonane. Dzięki temu mamy wykonane pierwsze wyzwanie, czyli zbudowany dom. Nie jest piękny, jest stosunkowo, powiedziałbym, że bardziej brzydki, ale jakiś tam dom jest. Pewnie potem zbuduję jakiś ładniejszy w przyszłości, jak będzie przebudowa. Nie mamy jeszcze trzy wyzwania do zrobienia w postaci wielkiego zielonego Doritosa, bieda poziom Bakums i flagę Polski. Żeby flagę Polski potrzebuję owiec, a jak na razie nie mam ich przeniesionych jeszcze na zagródkę, gdzie miałyby trawę, więc będę musiał to zrobić za niedługo. Pewnie będę przynosić osobno owce, przyniosę tutaj gdzieś, żeby nie było. Przeniosę je na spokojnie. Ale to myślę, że będę robić powoli poza odcinkami nawet te owce akurat. Jak niektóre rzeczy mogę zrobić spokojnie na odcinkach, na przykład ściąć jakieś drewno, chwilę sobie z wami tutaj tak podyskutować o Minecrafcie, co się tutaj ogólnie dzieje. No mówię, kolejne świerkowe drewno, jest też fajnie. Co więcej, z tego drewna zbieramy, żeby nie było biedy drewnianej. No i tak, no tu będzie to usuwane na trawę później w przyszłości. No to na pewno. Jest tutaj jeszcze to ładnie usuwam, żeby to jakoś wyrosło normalnie. Ale tak, to było na tyle. Jest taki troszeczkę mało ciekawy odcinek. Jedynie co ciekawego, to skończyliśmy budować dom. Ale to było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku Minecrafta. Na razie.